Dzień dobry, witam Państwa. Witam Państwa po raz kolejny w tych, którzy już mnie widzieli. Witam w webinarze pod tytułem Zioła pomocne w zespole jelita drażliwego. Jest to niezwykle częste schorzenie, którym pacjenci udają się nie tylko do gastrologów, ale też do lekarzy rodzinnych. Do lekarzy się udają i bardzo dobrze, dlatego że chciałem Państwa zachęcić do tego, abyście Państwo się diagnozowali, abyście Państwo nie leczyli się na własną rękę. To, co ja będę mówił, to będzie informacja na temat schorzenia, na temat możliwości terapeutycznych z użyciem ziół w tym schorzeniu, ale pamiętajcie Państwo, że jest fachowy personel służby zdrowia, z którym się należy konsultować w sytuacjach niejasnych, w sytuacjach, które Państwo macie zdrowotnych, bo można się, jak to Państwu zaraz pokażę, przejechać. Ale zacznijmy od definicji. Co to jest za schorzenie, ten zespół jelita drażliwego? On jest zwany czasami zespołem jelita nadwrażliwego. To jest synonim, można go używać zamiennie. Jest to przewlekła choroba jelita cienkiego i grubego, która się objawia bólami brzucha, zaburzeniem rytmu wypróżnień, ale nie ma ona podstaw organicznych ani biochemicznych. O czym tu mowa? O czym tu mowa? Dlaczego, że może tak być, że że bóle brzucha i zaburzenie rytmu wypróżnień, czyli zaparcia i biegunki, mogą mieć podłoże organiczne. A kiedy mają, kiedy należy się spodziewać takiego podłoża, czyli tego niebezpiecznego podłoża, są takie objawy, które są objawami alarmowymi. I do nich należy gorączka, utrata masy ciała, oczywiście niezamierzona, krew w stolcu, niedokrwistość, jakieś nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym, bądź też w wywiadzie rodzinnym choroba nowotworowa jelit, bądź też choroby zapalne jelit. To po prostu tego typu objawy są dla nas szczególnie alarmowe i to jakby szczególnie sugeruje, aby się udać do lekarza i zapytać, co tak naprawdę nam dolega. Pamiętajcie Państwo też o tym, że zespół jelita drażliwego może współistnieć z innymi schorzeniami, bardziej poważnymi. Jaka jest przyczyna tego schorzenia? No, w zasadzie nie wiemy, dlaczego się to dzieje. Niemniej jednak są różnego rodzaju teorie na ten temat. Od wieku XIX, w XIX wieku ta choroba zwana była, może się Państwo uśmiejecie, katarem kiszek. Obecnie, na obecnym etapie wiemy, że zaburzenia są spowodowane zaburzeniami regulacji osi mózg-jelito, bo na nasze jelita ma wpływ to, co się dzieje w naszym mózgu i na odwrót, ale o tym odwrotnym nie będziemy dzisiaj mówić, tylko o tej regulacji z mózgu do jelit. Cóż tam się dzieje, dlaczego to się taka sytuacja tworzy? Otóż dochodzi do zmniejszenia aktywności układu przyspółczulnego, czyli parasympatycznego, a wzmożenia aktywności układu sympatycznego, czy tego odpowiedzialnego za emocje, za zdenerwowanie, dochodzi do nadwrażliwości trzewnej, czyli nasze jelita są zbyt wrażliwe na bodźce, które docierają, czy bodźce emocjonalne, czy też bodźce dietetyczne. Wpływ na tą chorobę ma również zaburzenie w mikrobiocie jelitowej, czyli po prostu zaburzenie w składzie tej mikrobioty. Wiemy, że w naszych jelitach żyją bakterie, które są dla nas sojusznikami, które nam pomagają w zachowaniu zdrowia, odporności. Mówiliśmy już o tym na poprzednich moich wystąpieniach. Więc jest też ta teoria. Dlatego też mamy czasami do czynienia z czymś, co się nazywa poinfekcyjny zespół jelita drażliwego. On się na przykład może zdarzyć, gdy się zatrujemy pokarmowo czymś tam, prawda, i mamy tam w jakichś pokarmach bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, gdy na przykład doznamy zemsty Faraona, wrócimy z jakiejś podróży i tam właśnie się zakazimy jakimiś mikroorganizmami, to wtedy mogą też być poinfekcyjne tego typu zaburzenia. Pamiętajcie też Państwo, że bardzo często jest tło tej choroby jest nie tylko trawienne, ale także emocjonalne. U większości
zdecydowanej osób, które mają ten problem, dochodzi do zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju typu depresyjnego. Jak już powiedziałem Państwu, jest to bardzo częste schorzenie. 1/3 wszystkich problemów gastrycznych to właśnie ten zespół chorobowy. Większość stanowią kobiety. Pamiętajcie, że tu są objawy trochę dziwne i niepokojące dla pacjentów, bo są przeciwstawne. Raz jest faza biegunkowa, raz jest faza zaparciowa. Pacjenci są zdezorientowani. Bóle brzucha, wzdęcie o charakterze, takie skurcze brzucha i wzdęcia będące ich konsekwencją. Dolegliwości szczególnie w ciągu dnia, one się łagodzą pod wpływem oddania gazów bądź stolca. Niektóre pokarmy mogą prowokować te objawy. Tutaj wymieniłem mąkę pszenną, kukurydzianą, dzianą, ziemniaki, cebulę, tłuszcze, potrawy wzdymające, kawa, alkohol, konserwanty, produkty mleczne, o ile ktoś jest na przykład ma nietolerancję laktozy. To może właśnie występować. I teraz tu jest taki schemat, który może Państwu wejdzie i będziecie Państwo tym schematem operować, że ta choroba stoi na dwóch nogach, nodze emocjonalnej i nodze trawiennej. I żeby wytrącić ją z równowagi, trzeba by obie te nogi podciąć i żeby ta choroba się wyłożyła, co jest naszym celem. Proszę Państwa, jakie trzeba stosować działania terapeutyczne? Więc przede wszystkim surowce zielarskie o działaniu poprawiającym trawienie. Tutaj pokazuję Państwu schemat działania takiego surowca zielarskiego o nazwie Boże Drzewko. Ziele Bożego Drzewka używane jest w chorobach, niestrawnościach, w tym właśnie zespole drażliwego. Schemat pokazuje, że działa ten produkt rozkurczająco na drogi żółciowe i przewód pokarmowy, na mięsiówkę gładką przewodu pokarmowego, co ma znaczenie zarówno w leczeniu kamicy żółciowej, jak i w poprawia trawienie i łagodzi też stan zapalny błonnicy żołądka. Także jest to taki surowiec typowo trawienny. Oczywiście jest to jeden z wielu surowców o takim działaniu. Drugim jest korzeń mniszka, też działanie żółciopędne, żółciotwórcze, rozkurczające mięsiówkę gładką oraz zwiększenie wydzielenia soków żołądkowych, a przez to poprawę perystaltyki, przyspieszenie motoryki przewodu pokarmowego. To są schematy zaczerpnięte z książki Profilaktyka zdrowotna, fitoterapia, do zakupu, której Państwa zachęcam, bo można się w ten sposób bardzo łatwo nauczyć fitoterapii, czy też może za dużo powiedziane, ale nauczyć się, jak stosować surowce zielarskie bezpiecznie i prawidłowo. Kolejny surowiec to ziele krwawnika. To surowiec zielarski, który także działa rozkurczowo, poprawia trawienie, działa przeciwkrwotocznie. Działa także przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie. Pamiętacie Państwo o tym, że niektóre rodzaje IBS-u są spowodowane właśnie zaburzeniami infekcyjnymi, poinfekcyjnymi. Zresztą nawet się stosuje czasami w tych chorobach, w tej chorobie antybiotyk. Poza tym efektem uspokajającym, poza efektem trawiennym, oczywiście musimy też zadziałać na drugą nogę, czyli nogę uspokajającą, nogę emocjonalną i trzeba tutaj jakby działać w dwie strony. Czasami jest to działanie, które ma zadanie uspokoić pacjenta. Często te osoby są niespokojne, zdenerwowane, boją się tego schorzenia. I tu pokazuję Państwu cztery podstawowe surowce, które się najczęściej stosuje w przypadku zaburzeń emocjonalnych typu lękowego: szyszki chmielu, liźmy lisy, korzeń kozłka lekarskiego, ziele męczennicy. I teraz popatrzcie Państwo, jakie one mają dobre działanie, bo to nie jest tylko uspokojenie. Liźmy lisy czy ziele melisy działa zarówno uspokajająco, ale także rozkurczowo na mięśniówkę gładką, z której zbudowany jest przewód pokarmowy, jelita są zbudowane z tej mięśniówki. Poza tym oczywiście ma inne tam działania, już to pomijajmy w tej kwestii, ale tu są podwójne działania. To nie jest tylko działanie z jednej strony. Stąd też takie dobre efekty. Druga sprawa, szyszki chmielu. Też działanie uspokajające, też działanie poprawiające trawienie, ale dodatkowo, proszę Państwa, działanie przeciwbakteryjne.
działanie to dokłada się jeszcze do tych pozytywnych efektów działania. Wieprzowiec ciężkich mierów, bardzo dobry surowiec stosowany w uspokojeniu, ale także w zespole jelita drażliwego. Kolejna sprawa, korzeń kozłka, również typowy surowiec o działaniu uspokajającym, ale również rozkurczowym. To są te schematy zaczerpnięte z tej książki, ale patrzcie Państwo, tutaj macie Państwo na tym rysunku, na tym fragmencie slajdu źródła, z których zaczerpnięto wiedzę, tworząc ten schemat. Więc to są dobrze udokumentowane działania terapeutyczne tych surowców. Jeżeli mamy zadanie zastosować coś, co działa uspokajająco, to pamiętajcie Państwo, że połączeniem najlepszym jest połączenie kozłka z chmielem. Takie połączenie, jeżeli preparat ma w swoim składzie zarówno kozłek, jak i chmiel, to on najczęściej działa najsilniej uspokajająco. Zresztą my takie surowce stosujemy, takie preparaty stosujemy w Centrum Ziółolecznictwa Ojca Grzegorza Srogi. Mówiłem już o kwestii uspokojenia, o działaniu przeciwlękowym, do którego można wykorzystać zioło, ale też jest drugi aspekt, powiedziałbym częstszy, częściej się stosuje nawet ten surowiec niż ten działanie przeciwlękowy. Mianowicie ziele dziurawca. Ziele dziurawca wielu z Państwa kojarzy się na pewno z leczeniem depresji, zaburzeń natury emocjonalnej, typu tam lęk, myśli depresyjnych, nastrojów depresyjnych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. I słusznie, rzeczywiście stosuje się go, ale pamiętajcie Państwo, że w normalnej, klasycznej terapii leczenia IBS stosuje się zarówno środki działające na układ pokarmowy rozkurczowo, ale także leki antydepresyjne. Więc można tutaj jak najbardziej wykorzystać dziurawiec, zwłaszcza że dziurawiec ma szerokie spektrum działania. On hamuje zwrotne wchłanianie serotoniny, dopaminy, norepinefryny, GABA, więc wielu neurotransmiterów, które funkcjonują w naszym centralnym układzie nerwowym. Ale pamiętacie Państwo o tym, że synapsy serotoninergiczne, czyli gdzie tym mediatorem, który znajduje się między przestrzenią synaptyczną, jest serotonina, w dużej ilości znajdują się w naszym przewodzie pokarmowym. Także te środki, które hamują zwrotne wchłanianie serotoniny, one mogą też oddziaływać na układ pokarmowy i oddziałują. Dlatego też dziurawiec jest bardzo ważnym środkiem stosowanym właśnie w tym schorzeniu, zwłaszcza że działa również rozkurczowo na mięśniówkę gładką. On był od lat stosowany jako takie typowe zioło, które stosowane jest w chorobach wątroby, w chorobach dróg żółciowych i w chorobach przewodu pokarmowego. Tak więc dziurawiec jako podstawowa substancja stosowana w przypadku tego zespołu. Oczywiście należy pamiętać o tym, że dziurawiec ma działania niepożądane, w sensie wchodzi w interakcję, może nie działania niepożądane, ma jedno takie najważniejsze, czyli może na skutek opalania zwiększyć prawdopodobieństwo oparzenia słonecznego. On zwiększa wrażliwość na promienie słoneczne. Nie jest to silny efekt, niemniej jednak należy unikać nadmiernego opalania w przypadku, gdy stosujemy preparaty dziurawca, bo jest też po prostu, jak wybieramy się na jakieś egzotyczne wakacje, to w tym czasie tego surowca nie należy stosować. Pamiętać trzeba też o tym, że dziurawiec nie jest rekomendowany w ciąży ani w laktacji. Natomiast też może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami. Najważniejsze interakcje to interakcje z warfaryną, zresztą z tym lekiem to wszystko wchodzi w interakcję. To jest lek przeciwszczepliwy. Z lekami, które stosowane są w zakażeniu HIV, z cyklosporyną to jest bardzo ważna interakcja, bo cyklosporyna używana jest u pacjentów po przeszczepach na przykład. Więc no niestety dziurawiec w przypadku cyklosporyny nie wchodzi w grę, więc trzeba go unikać. Także nie powinno się stosować dziurawca w przypadku, gdy stosujemy inne leki przeciwdepresyjne. Stąd też tego trzeba unikać. W ogóle generalnie warto spojrzeć na ulotki leków, które Państwo stosujecie. Zazwyczaj już zawierają tej informacji. Nie stosuj go z takim czy innym surowcem zielarskim. Dziurawiec tam dość często występuje.
Działanie niepożądane w przypadku na przykład leczenia zaburzeń depresyjnych, nastrojów depresyjnych, w przypadku dziurawca są stosunkowo rzadkie względem leków syntetycznych, bo w przypadku syntetycznych leków 20% uważa się pacjentów ma działanie niepożądane, w przypadku dziurawca tylko 3%. Zatem omówiliśmy już te kwestie surowcowe, więc preparaty poprawiające trawienie, preparaty o działaniu uspokajającym, łagodzącym emocjonalność. Proszę Państwa, i teraz może omówię koncepcję terapeutyczną, którą my stosujemy w Centrum Zdrowia Ojca Grzegorza, a przedtem chciałem Państwa zachęcić do zadawania pytań. Ja, jak zakończę tą moją prezentację, to będę się tutaj przyglądał, jakie pytania spłynęły i wtedy na te pytania oczywiście odpowiem, więc zachęcam Państwa do pytań. A teraz wróćmy do tego mojego wystąpienia. Więc reasumując, teraz jakie my stosujemy receptury ziołowe w przypadku, gdy mamy do czynienia z tym zespołem. Otóż podstawowym środkiem to jest takie krople ziołowe, w skład których wchodzi ekstrakt zbożego drzewka, sok z korzenia mniszka, nalewka z owocu stropu stuplamistego, sok z ziela krwawnika, nalewka dziurawca oraz nalewka z liścia mięty. Tego typu krople ziołowe są podstawowym preparatem ziołowym, który stosujemy do leczenia tegoż schorzenia. Czasami wystarczą surowce zielarskie, czasami też trzeba się odwołać do leków syntetycznych, ale to rzadko. Najczęściej surowce zielarskie bardzo dobre efekty przynoszą. Więc działanie na nogę trawienną. To jest działanie na nogę trawienną tą recepturą. A potem musimy też spojrzeć na tą nogę emocjonalną. I tutaj mamy dwie możliwości. Jeżeli mamy na przykład zaburzenia typu depresyjnego, nastroje depresyjne, to ziele dziurawca, my go łączymy też z korzeniem żeńszenia. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z tłem lękowym, nerwicowym, to wtedy stosujemy recepturę, w skład której wchodzi korzeń kozłka, szyszki chmielu oraz ziele męczennicy. Pamiętajcie Państwo o tym, to mówiłem już o tym na początku, że mamy w tym schorzeniu do czynienia z fazą zaparciową i fazą biegunkową, czyli pacjent raz ma więcej zaparć, a czasami w innej sytuacji ma większą tendencję do luźnych stolców, do biegunek. I w takiej sytuacji musimy się znaleźć zarówno w takiej, jak i w innej sytuacji. Jeżeli mamy do czynienia z fazą zaparciową, to trzeba zastosować preparaty, które zawierają w swoim składzie dużo błonnika. I tutaj macie w tej sytuacji taką, prawda, oto zestawienie, czyli łupina nasienna babki jewatej, błonnik z nasion owsa, inulina, a z drugiej strony mikrokapsułkowane kultury bakterii probiotycznych. To jest takie działanie, które ma znaczenie w przypadku tego zespołu, ale też w przypadku leczenia zwykłych zaparć. Bo normalnie, gdy mamy do czynienia, leczymy zaparcia sensu stricto, to się stosuje 2-3 łyżeczki rozpuszczone w wodzie raz dziennie. Gdy stosuje się na przykład w wypadku zespołu drażliwego jelita, to najczęściej stosuje się 2 razy dziennie po jednej łyżeczce. I do tego trzeba dołączyć preparaty poprawiające trawienie. Leczenie zaparć to jest stosowanie środków regulujących pracę przewodu pokarmowego. Nie jest leczeniem zaparć stosowanie środków przeczyszczających, takich na przykład jak proszę Państwa, kruszyna, żewień, czy prawda, inne tego typu surowce, które usprawniają wydalanie, czasami czy też chemiczne środki. W zaparciach trzeba stosować preparaty ziołowe poprawiające trawienie oraz środki dietetyczne z błonnikiem. I takie połączenie rzeczywiście przynosi dobre efekty. Zwykle leczenie zaparć trwa około miesiąca. Po tym miesiącu pacjent czuje, że już jest inaczej, że już nie musi stosować innych środków, które musiał przedtem stosować. Następna, muszę sobie tutaj jeszcze troszkę, proszę Państwa, poprawić, bo mi tutaj się coś
uruchomiły niski poziom baterii. No, zdarza się, ale idziemy dalej. Jeżeli mamy fazę biegunkową, to stosujemy wtedy preparaty, które mają działanie przeciwzdęciowe, przeciwbiegunkowe. I tutaj receptura, w skład której wchodzi koszyczek rumianku, owoc kopru włoskiego, dźbabki lancetowatej, nasienie czarnuszki, owoc kminku, melisy, owoc anyżumy. To jest taka mieszanka, którą nazywaliśmy z ojcem Grzegorzem w latach 90. Ona została stworzona ziołami dla dzieci ojca Grzegorza, bo one właśnie często stosowaliśmy je w przypadku wzdęć i bólu brzucha u dzieci. Okazało się ona znakomite w przypadku właśnie zespołu jelita drżliwego. Więc to jest receptura, którą stosujemy w przypadku, gdy mamy do czynienia z fazą biegunkową tego schorzenia. Lecząc schorzenie, mamy też taką sytuację, że musimy pamiętać o diecie, bo dieta jest bardzo ważna, czyli zmiana stylu życia. Przede wszystkim chodzi nam o to, bo dieta jest elementem stylu życia i musimy pamiętać o tym, żeby zwiększyć ilość błonnika w diecie, oczywiście nie w fazie biegunkowej, bo wtedy nie bardzo, ale zwiększyć ilość właśnie błonnika w diecie, ograniczyć ilość pokarmów wzdymających, powodujących fermentację. Jeżeli są pacjenci, którzy mają nietolerancję laktozy, to też muszą uważać, bo mogą sobie sprowokować zwykle spożywanie laktozy, nawet te objawy IBS-u. Też trzeba brać pod uwagę kawę, alkohol, one również mogą powodować, iż nasili nam się schorzenie, to schorzenie. I teraz jeszcze nie tylko chodzi o jakość, ale też faza posiłków. Trzeba regularne posiłki stosować, jednak jeść bez pośpiechu. Na styl życia składa się również aktywność fizyczna. I jak się okazuje, aktywność fizyczna ma wpływ na częstość występowania i nasilenie choroby. Jaki sposób, dlaczego tak się dzieje? Na przykład dlatego, że gdy jesteśmy aktywni fizycznie, to nie mamy zaparć najczęściej. To oparcia częściej występują u osób nieaktywnych fizycznie. Ale też pamiętajcie o tym, że w wyniku aktywności fizycznej w naszym mózgu wytwarzają się endorfiny, czyli takie naturalne narkotyki, które nas wpływają w sposób euforyzujący i dlatego też czujemy się tak świetnie po aktywności fizycznej. Kolejna sprawa to, jeżeli jesteśmy przy aktywności fizycznej i endorfinach i tego nastroju, trzeba wesprzeć pacjentów z tym chorobą, dlatego że oni się czują zaniepokojeni i trzeba im uświadomić, że to nie jest ciężka choroba, ona nie grozi jakimiś ciężkimi powikłaniami, to nie jest nowotwór. Trzeba po prostu pacjenta uspokoić i też zasugerować może jakieś treningi relaksacyjne. No to już jakby kwestia, do której się może nie będę za bardzo odnosił, bo nie jestem psychoterapeutą, ale sugeruję, aby o tym pamiętać. Tutaj i teraz na końcu chciałem Państwu pokazać taki schemat. Schemat, który my stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa. Przede wszystkim receptura kropli i to stosujemy zawsze. Tą recepturę zawsze dajemy pacjentowi. Jeżeli pacjent ma nastroje depresyjne, a taki szczęściej, to wtedy dodajemy do tego recepturę z połączeniem dziurawca i rzęsienia. Gdy natomiast pacjent ma zaburzenia bardziej lękowe, nerwicowe, to dajemy recepturę, gdzie jest korzeń kozłuka, męczennica i szyszki chmielu. W zależności też od tego, w jakiej fazie pacjent się znajduje, czy zaparciowej, czy biegunkowej, dodajemy bądź preparaty błonnikowe z nasieniem babki jełowatej, nasionach owsa, inulinum z cikorii, bądź też tą recepturę ziołową z rumiankiem, koprem, babką, czarnuszką, kminkiem, melisą, anyżem. Także to jest pełny schemat. Zwróćcie Państwo uwagę, to tu się teraz zwracam do Państwa, którzy mnie oglądają nie po raz pierwszy. Ja wielokrotnie Państwu powtarzałem, że leczenie chorób przewodu pokarmowego z użyciem ziół nie jest trudne. Nie wymaga znajomości ogromnej ilości surowców zielarskich. Możemy operować popularnymi surowcami zielarskimi, które są Państwu znane, bo są w sklepach zielarskich i możemy tymi surowcami naprawdę uzyskać znakomity efekt.
Regulacja pracy przewodu pokarmowego trwa od 3 do 6 tygodni i tyle trzeba czekać na to, żeby uzyskać ten pozytywny efekt. Zachęcam Państwa do stosowania ziół, zachęcam Państwa także do tego, żebyście pamiętali o objawach alarmowych i o to, żeby się jednak konsultować z lekarzem. Lekarz rodzinny póki co jest, są lekarze rodzinni, są dość dostępni dla pacjenta. Zapytać, zrobić sobie badania podstawowe, żeby wykluczyć ewentualne niebezpieczne schorzenia przewodu pokarmowego. Zachęcam Państwa do zadawania pytań, ale też zachęcam Państwa do zakupów dwóch książek, których jestem autorem, jednej całkowitym, czyli Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza Sroki. W tej książce opisujemy koncepcje terapeutyczne, które stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa. Oraz jest tam też historia życia ojca Grzegorza Sroki, mojego mentora i nauczyciela ziołolecznictwa. Oczywiście w kontekście zdrowotnym. I też drugiej książki, której jestem współautorem razem z panią profesor Iwoną Wawer, Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Naprawdę warto się zapoznać z treściami tych książek, bo uzyska się wiedzę, a wiedza nam będzie służyć do tego, aby się nie zachorować, ewentualnie wspomóc leczenie, które nam zostało zaordynowane. Ja teraz spróbuję tutaj się do pytań odnieść. Właśnie gdzieś tu powinienem mieć pytania i będę się tutaj, muszę sobie to poprzestawiać trochę, żeby mi w mojej ślepocie lepiej widział, co tutaj jest, co tutaj mamy za pytania. Więc tak. Ja może pójdę od góry pójdę z tymi pytaniami. I co my tu mamy? Tutaj dzień dobry, dzień dobry. Czy można te zioła połączyć razem i parzyć? Tak. Zioła, generalnie zasadą ziołolecznictwa jest stosowanie mieszanych ziołowych. Można łączyć zioła ze sobą bez problemu. Mogę zapytać, co stosować na Candidę i Helicobacter. Proszę Państwa, ja mówiłem o ziołach, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym w przypadku webinaru dotyczącego choroby wrzodowej żołądka dwunastnicy. Odsyłam do tego. Ale lukrecja, ale wszystkie surowce olejkowe, proszę o tym pamiętać. Nie będę, jakby jest to dokładnie wyjaśnione w chorobie wrzodowej żołądka dwunastnicy, w tym moim właśnie wystąpieniu. Cik tutaj, co mamy dalej? Cik, no, kłopot. O, jest dobrze. A można pić herbaty owocowe i pokrzywę? No można pić, ale czy to uzyska się tym poprawę w przypadku IBS-u? Nie wiem. Może się nie uzyskać. Jakie zioła stosować na niekontrolowane gazy? Chodzi o zmniejszenie gazów po posiłkach. Proszę Panią, ja zachęcam do tej mieszanki. Teraz ta mieszanka. Ona jest świetna, świetna właśnie w przypadku gazów. Także tutaj, czyli koszyczek rumianku, koper, babka lancetowata, czarnuszka, kminek, melisa, anysz. To ona jest świetna na takie gazy. Teraz tak, jakie zioła najlepiej stosować aby wesprzeć niewydolność nerek? No tutaj to jest poważna sprawa i surowcem zielarskim, który może być tu stosowany i chyba jest najlepszym surowcem zielarskim, to jest nawłoć, ziele nawłoci, ale też oczywiście w zależności na jakim poziomie jest ta niewydolność. Jak jest skrajna, czyli jest dializoterapia, no to już może się niestety nie udać. I też trzeba wiedzieć, dlaczego jest niewydolność nerek. Jeżeli jest niewydolność nerek spowodowana na przykład chorobą autoimmunologiczną, a tak na przykład ma się do czynienia w przypadku zapalenia kłębuszków nerkowych, to tutaj może wchodzić również, jak w innych chorobach autoimmunologicznych, korzeń piwonii białej. Ale tutaj to trzeba by coś więcej wiedzieć. Jakie zioła na uchyłki w jelicie? W zależności od tego, jaka jest faza. Jeżeli faza uchyłkowa jest fazą zapalną, ciężką, to stosujemy preparat ziołowy, na przykład ten, który tu Państwo widzicie, czyli koszyczek rumianku, koper, babka lancetowata, czarnuszka, kminek, melisa, anysz.
ale jeżeli jest to na przykład stan zapalny, to wtedy jest taka mieszanka ziołowa. Też odsyłam Państwa do mojego wystąpienia o chorobie wrzodowej żołądka dwunastnicy, ale tam jest lukrecja, prawoślas, babka lancetowata, rumianek, nagietek. To są te surowce, które się stosuje w ostrej stanie uchyłkowytości. Tak, a co stosować przy nieszczelnych jelitach? Proszę Państwa, myślę, że o tym będziemy jeszcze mówić. To jest bardzo poważna sprawa, ale akurat tak się składa, że ta mieszanka, którą Państwo macie teraz na ekranie, czyli ona jest stosowana w celu poprawy szczelności. Nieszczelność jelit ma też związek z dysbiozą jelitową, czyli ten preparat błonnikowy ma działanie prebiotyczne, czyli poprawia stan flory jelitowej, więc warto go zastosować. Ta receptura z babką jajowatą, babką płeśnik, błonnikiem z nasion owsa i probiotykami. Czy dziurawiec spryskany alkoholem i zalany olejem słonecznikowym można pić? Na co dziękuję. Tak się... znaczy, to jest tak. To jest receptura oleju dziurawcowego, sposób stosowania, sposób produkcji oleju dziurawcowego, zresztą zaczerpnięty z książki profesora Żarowskiego, nawiasem mówiąc, widzę. I to można oczywiście stosować, tylko to się podgrzewa albo daje się na słońce, żeby to wydobyć z tego. Uzyskuje się olej dziurawcowy z dużą zawartością hyperycyny. Najczęściej stosowany jest olej dziurawcowy zewnętrznie. Zewnętrznie, czyli do nacierania w bólach kostno-stawowych czy zespołach bólowych kręgosłupa. Doustnie ja go nie stosowałem nigdy, ale zewnętrznie używamy go w takim preparacie razem z innymi substancjami olejowymi, takim balsami, który się stosuje w przypadku chorób kręgosłupa. Dobra, idziemy dalej. To już mieliśmy. Dzień dobry, proszę powiedzieć, czym wyleczyć SIBO? No to jest nadmierna ilość bakterii. Widzicie, cienkim. To co ja Państwu tu pokazałem, to jest regulacja pracy przewodu pokarmowego. W każdym aspekcie to może być skuteczne. Dlatego spróbujcie zacząć od tego typu działań. Potem ewentualnie można się odwołać do innych środków o takim działaniu typu przeciwbakteryjnym, olej z czarnuszki siewnej na przykład. Ale ja bym zaczął w takiej sytuacji od takiego zestawu, bo to tak po prostu może być skuteczne. Płatki alkoholem, czy można pić przy problemach uchyłkowatości? A czy płatki z mniszka można stosować przy uchyłkowatości jelit i problemie z żołądka? Płatki, czy też w ogóle ziele mniszka najczęściej stosuje się w przypadku dróg moczowych. To jest środek moczopędny, mniej trawienny. Na trawienie raczej stosuje się korzeń mniszka, ale to można zamiennie. Niemniej jednak takim zdecydowanym środkiem, który stosuje się w chorobach układu pokarmowego, to jest korzeń mniszka. Ale może Pani oczywiście również spróbować, jak Pani już ma, wyprodukowany przez Panią lek roślinny, zastosować go w tej sytuacji i ocenić jego działanie. Tylko pamiętajcie Państwo, układ pokarmowy czasami leczy się długo. Oczywiście takie niestrawności, to się błyskawicznie leczą. Tak, ciach. Natomiast jeżeli to jest sytuacja dłuższa, to trzeba dłużej stosować. Jakie zioła jest, żeby stosować biegunce? Mam tylko rano. No tu by trzeba było ocenić, czy to jest biegunka. Może Pani choruje na zespół jelita drażliwego i trzeba zastosować tą procedurę, którą Państwo tutaj zastosować. Czyli te krople z tymi ziołami, które tam dawałem, nalcałem. Tak, czasami około 4 godziny po oddaniu obfitego stolca pojawiają się skurcze jelit i zatrzymanie gazów. Czy tak może być przy jelicie drażliwym? Może tak być, jak najbardziej. I wtedy w takiej sytuacji podstawowym surowcem jest ten, który tutaj mamy na ekranie. On cały czas widzę, jest tutaj aktualny, czyli rumianek, koper i tak dalej. Natomiast zachęcam Państwa do przeprowadzenia całej tej kuracji, którą tutaj Pani pokazałem. Dziękuję, dobra. Jakie zioła na pozbycie się pazurzutów jelitowych? No tutaj to by wymagało całkowicie odrębnego webinaru. Być może, że będzie on przedstawiony Państwu.
Natomiast no, są takie preparaty, takie surowce jak orzech, na bazie orzecha, czarnuszka siewna. Czarnuszka w ogóle jest super surowcem na pasożyty jelitowe w postaci oleju, ale też w postaci odwaru, czyli gotowania, bo tam się wydobywają inne substancje. Więc tak, jakbym miał tak powiedzieć z biodra, że tak powiem, co najbardziej byłoby skuteczne, wziąć czarnuszkę. Czy pod postacią oleju, my mamy takie preparaty w Centrum Ziołolecznictwa, używamy, który ma olej standaryzowany, zawartość oleju eterycznego, ale są też inne składniki, inne substancje olejkowe, które wchodzą w skład. Musimy o tym szerzej pogadać, bo to się nie da tak jednym słowem po prostu powiedzieć. Natomiast oczywiście są takie produkty, tylko musiałbym tutaj mówić 20 minut, mówiąc krótko. Natomiast z takich, które mogę na pewno polecić i na pewno będą skuteczne, przynajmniej są bardzo często skuteczne, znaczy na pewno to jest nigdy, to jest złe słowo, będą często skuteczne, to jest czarnuszka siewna na pasożyty. Co może coś na pasożyty, to było to pytanie. Muszę chyba zrobić jeden webinar o tych pasożytach, bo widzę, że to więcej takich pytań jest. Czy dzieci mogą pić herbatkę z dodatkiem czerwonej koniczyny czy kocanki? Czerwona kończyna ma działanie estrogenopodobne, więc nie zalecam u dzieci jak najbardziej. To się stosuje w przypadku chorób, proszę Państwa, w przypadku nie chorób, tylko w przypadku około klimakteryjnych problemów, natomiast nie w przypadku. Kocanka to jest surowiec o działaniu wątrobowym, poprawia żółciopennie, działa, nadaje się do monoterapii, bo nie da się go zmieszać z innymi surowcami, bo się wszystkie inne z nią nie chcą mieszać, tą kocanką, dlatego rzadko stosowany. Pytanie za 100 punktów. O, jak zatrzymać zastawkę krętniczo-kątniczą, baterie ewidentnie przechodzą sobie. No, proszę Państwa, my musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze działanie na organizm ludzki, mówiłem to Państwu już kiedyś, musi być łagodną perswazją. Nie możemy, dobra, zastosuję taki mocny lek i ten mocny lek mi sprawę załatwi. Nie. Organizm nie lubi silnych interwencji, reaguje fochem. My nie potrzebujemy żadnych fochów organizmu, tylko musimy go perswadować. A jak chcemy go perswadować pewne problemy i ma się on, że tak powiem, z tych problemów chorobowych wycofać, stosujmy mieszanki ziołowe. To, co tu Państwu pokazałem, to są mieszanki ziołowe, to jest teraz receptura, ten schemat działania, może przejdę na ten schemat. To jest schemat działania, który ma za zadanie uregulować pracę przewodu pokarmowego. Bo zespół jelita drażliwego to jest deregulacja, to jest rozregulowanie się układu pokarmowego. I stosowanie tego typu działań terapeutycznych może uregulować tą pracę, ale musimy temu dać miesiąc, cirka. Tak, witam, to dobrze. Jestem nerwowa, mam częste zatrucia pokarmowe, wtedy bóle, nie do zniesienia, siada psychika, proszę o poradę, doraźnie biorę nerwobonisol. To jest uspokajający środek, który my też często stosujemy u nas w Centrum Ziołolecznictwa. Natomiast te zatrucia, to nie wiem, czy Pani, czy pewnie Pani myśli o tym, że Pani ma różnego rodzaju biegunki, czasami wymioty, i to Pani nazywa zatruciami pokarmowymi. Tak przynajmniej myślę, nie wiem dokładnie. I dlatego też ten schemat, który tu Państwu pokazałem, jest dla Pani. Jest dla Pani. Niech Pani spróbuje. Zobaczymy, jaki będzie efekt. I dopiero jak nie będzie efektu, to trzeba się by było wtedy jakby skontaktować i może coś indywidualnie będę w stanie Pani pomóc. IBS to bardzo uciążliwa choroba. Ja nie mogę jeść żadnych owoców pestkowych, bo biegunki, wzdymanie, boli brzuch. No tak, rzeczywiście u niektórych pacjentów jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne. Zachęcam Panią do tej metody, którą pokazałem. Naprawdę często stosujemy i pacjenci są zadowoleni. Zioła pomocne przy IMO. Co to jest IMO? Nie wiem tego skrótu. Może coś mi się zaciemniło w głowie, ale nie pamiętam, co to za skrót. Przy leczeniu w szpitalu sanatoryjnym podrażniłem sobie układ pokarmowy, boli mnie cały brzuch, jestem cukrzykiem.
Nie mam woreczka, tarczycy, rozmiękczoną wysiłkę żołądka, piję miętę, morwę, rumianek, zioła mnicha, ból od miesiąca się utrzymuje. Proszę panią, tak, bo to pani, no to jest, czasami w przypadku cukrzycy dochodzi do zaburzeń w przewodzie pokarmowym. Cukrzyca powoduje neuropatię. Jeżeli cukrzyca jest zaawansowana, może powodować deregulację pracy przewodu pokarmowego. Jeżeli mamy na przykład wysokie poziomy cukru, źle uregulowaną cukrzycę, to może do tego dojść. Także nawet cukrzycę pani może to mieć. A tutaj pani mówi, że tak, nie ma pani jeszcze woreczka, czyli pęcherzyk żółciowy został usunięty. Kolejna niestety sytuacja, która może powodować, że pacjenci reagują. Ja już to mówiłem Państwu też w jednym moim webinarze, że po usunięciu pęcherzyka żółciowego czasami pacjenci się czują gorzej niż przed usunięciem. No, w tym przypadku wymagałoby to już indywidualnego podejścia. Pani ma tu dużo różnych schorzeń i trudno mi teraz jakby dobierać to indywidualnie. Należałoby się jednak tutaj objawić. Można oczywiście stosować ten schemat, ale gdyby to nie zaskutkowało, to trzeba by po prostu do pani podejść indywidualnie. W jakiej postaci serwujemy dziurawic? Napary, nalewki? Proszę Państwa, uważa się, że te najbardziej wartościowe substancje czynne z dziurawca wydobywane są w sytuacji, gdy ekstrahujemy alkoholem. Ale uwaga. To nie musi być nalewka alkoholowa. Czasami są ekstrakty dziurawca, które zostały wyekstrahowane alkoholem, ten dziurawiec, po czym został wysuszony i te substancje tam są. Uważa się, że taką najbardziej prozdrowotną jest hyperycyna, ale są też różne inne co do tego zdania. Niemniej jednak działa zarówno napar, jak i ekstrakt alkoholowy. Choć ten ostatni uważany jest za lepszy, ja stosuję raczej alkoholowy ekstrakt. Zastanawiam się, czy w tej mieszance na gazy, na czarnuszki, anyżu, minku, czy kopro powinny być rozdrobnione, czy w całości. No, raczej mogą być takie i takie. Jeżeli Państwo będziecie robić ją, możecie to rozdrobnić extempore tuż przed użyciem, że sam będziecie chcieli skomponować, bo wtedy się lepiej wydobędzie ta substancja, ale gdyby się to rozdrobniło i na przykład zapakowało w saszetkę, to oleje eteryczne uciekną, więc lepiej wtedy w całości. Mam prośbę, za tydzień mam zabieg pełna narkoza, czy co stosować na wzmocnienie organizmu po zabiegu. Są takie preparaty, które stosuje się jako działanie adaptogenne na bazie tarczycy bajkalskiej. My mamy właśnie w Centrum Ziołolecznictwa, używamy tego preparatu, gdzie jest tarczyca bajkalska i to jest takim dobrym regenerującym środkiem. Poza tym Mumio sugeruje też zastosować preparaty na bazie Mumia. Mumio też jest proszkowane i my używamy taki preparat, gdzie damy dwa razy dziennie po 100 mg Mumio. On też działa dobrze na stany pooperacyjne. Też operacja z narkozą to niestety każda operacja, a zwłaszcza taka duża, no to będzie deficyt, to będzie spadek odporności radykalny. Zatem preparaty na bazie aloesu, propolisu, wyłku pszczelego, jeżówki purpurowej. Jest takie wystąpienie moje bodajże chyba z tamtego roku przed świętami, czy tuż po świętach, gdzie mówię o odporności. Proszę sobie do niego sięgnąć, tam są konkretne receptury. Dobrze, na stan zapalny żołądka i jelit. Odsyłam panią, czy pana, panią, do mojego webinaru, który jest tam na Facebooku, na stronie. Dokładnie się do tego wszystkiego odnoszę. Ale pamiętajcie państwo, na ostry stan zapalny, lukrecja, prawoślas, babka lancetowata, nagietek, rumianek. Na ostry stan zapalny. Kolejna sprawa. Czy chorobę da się całkowicie wyleczyć? No, proszę panią, w zależności od tego, trzeba patrzeć na przyczynę. Skąd się ta choroba bierze? Jaka jest przyczyna tej choroby? Bo może być tak, że mamy jakiś duży problem emocjonalny,
Albo też na przykład stosujemy jakieś, zjadamy jakieś produkty, które jesteśmy, mamy tolerancję i wtedy będziemy niestety, ta choroba się będzie nam podtrzymywać, więc trzeba szukać głębiej, aby to zlikwidować, tą przyczynę tejże choroby. Czy olej z rogitnika mogą dorośli i dzieci? Nie widzę przeciwwskazań, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Przy zielu na włoci, jako zielu diuretycznym, trzeba pamiętać, aby przy dłuższej terapii uzupełnić potas. Czy spotkał się Pan z jakimiś sporymi niedoborami? Wiadomo, że potas już i magnez. Tu widzę, że się pan, mój student się odezwał. Pozdrawiam pana. Czy tak? Przyznam się, że nie spotkałem się z tym. W przypadku, kiedy to jest ważne? To jest ważne, gdy stosujemy na przykład nawłoć jako dodatek do leczenia lekami diuretycznymi, na przykład furosemidem, i wtedy rzeczywiście, czy tiazynami, i wtedy rzeczywiście mamy problem, bo mamy wiele czynników, które mogą nam ten potas z organizmu eliminować. Ale ja przyznam, że nie spotkałem się z sytuacją, żeby była taka duża redukcja potasu po stosowaniu samej nawłoci. Poza tym w niewydolności nerek, bo tam było pytanie o niewydolność nerek, mamy problem z potasem, ale nie za niską wartością, ale z wysoką wartością. Wskazaniem do dializoterapii jest właśnie wysoki poziom potasu, bo on jest niebezpieczny dla serca. Zarówno przy niskim, jak i przy wysokim potasie mamy zaburzenia rytmu pracy serca. Więc ja się nie spotkałem, żeby wymagało to aż stosowania suplementacji potasem. Kiedy stosować siemię lniane na żołądek? Proszę Państwa, siemię lniane to jest taka substancja, która się nazywa macerat. Zalewa się wodą i się czeka. I ta woda potem z tymi składnikami czynnymi, z tym śluzem, który się z tego siemienia wydobędzie, jest używana do łagodzenia stanów zapalnych błony śluzowej żołądka i ona jest dość skuteczna. Niemniej jednak dłuższe stosowanie nie jest wskazane, bo on zaburza wchłanianie się substancji odżywczych i leków. Więc na pewno, jeżeli mamy to trzeba zażyć lek i dopiero w jakiejś godzinie po zażyciu leku zastosować taką substancję. Więc nie szybko. Widzę, że pytań nie ubywa, przybywa. Nie mogę się tutaj odrobić z tymi pytaniami. Dobra, kiedy stosować siemię lniane, to już było. Kiedy będzie spotkanie pasażerów? Tak, jeszcze nie wiem kiedy, ale no będę musiał zrobić. Zrobię. Obiecuję, deklaruję się, zrobię, tylko muszę, nie mogę tego jeszcze powiedzieć kiedy. Czy propolis 10% na problemy z migdałkami, anginami jest podane? No, można stosować jak najbardziej. Ja stosuję zazwyczaj areozol, w postaci areozolu z olejkami eterycznymi i z oczarem virginijskim, natomiast można oczywiście stosować jak najbardziej. Można go rozpuszczać w wodzie, tylko wtedy taki mleczny się zrobi. Można też w mleku, to wtedy nawet lepiej działa. Albo też stosować do miodu i gargaryzować sobie nim gardło. Czy zamiast tej mieszanki wyświetlonej iberogast jest dobrym rozwiązaniem? Nie wiem, nie stosowałem iberogastu. Nie mam namaszczenia do firmy Bayer, więc nie będę go stosował. Mam dobre polskie produkty, nie muszę stosować niemieckich. Proszę Państwa, doktorze, czy cytryna jest wskazana przy problemach z żołądkiem i uchyłkach? Czasami cytryna pomaga przy refluksie żołądkowo-przełykowym, ale przy uchyłkach nie spotkałem się. Czy przy SIBO można jeść siemię lniane? Można jeść siemię lniane. Dalej. Czy będzie można obejrzeć webinar potem na profil? Będzie można. Czy rokitnik, nalewka mogą pić przy jelitach? Można. Imo to grzyby. Chodzi o dysbiozę. No nie, bo dysbioza to nie tylko chodzi o bakterie, chodzi o grzyby również.
Jeżeli mają problemy ze zbyt dużą ilością grzybów w organizmie, w przewodzie pokarmowym, tam zwykle jest kandida, ona się tworzy w przypadku deficytu odporności. Albo na przykład dostosujemy przewlekłą antybiotykoterapię, albo stosujemy leczenie immunosupresyjne. Wtedy może dojść do grzybicy przewodu pokarmowego. Preparaty skuteczne w tej sytuacji to preparaty na bazie propolisu pyłku pszczelego, też preparaty ziołowo działaniu przeciw drobnoustrojowym na bazie tam lukrecji, rumianku, na przykład olej z czarnuszki siewnej, ale też, proszę Państwa, błonnik, bo błonnik jest karmą dla dobrych bakterii, a w jelitach ma być balans, równowaga. Jeżeli dostarczymy dobrego pokarmu jelitom, to one będą, to w tych jelitach będą odżywiane ci nasi sojusznicy. Nasi sojusznicy potrzebują błonnika, więc stosujcie błonnik. Ale to oczywiście jest ogólna odpowiedź, bo może być tak, że błonnik będzie na przykład dawał działanie niepożądane. Jeszcze raz tu Państwu chciałem zaznaczyć, to co ja w tej chwili Państwu tu mówię, te wszystkie porady, to jest kwestia informacyjna. Pamiętajcie o tym, że są lekarze i trzeba się konsultować indywidualnie. Ja nie znam wszystkich aspektów. Ja odpowiadam na pytania, ale nie znam wszystkich aspektów Państwa zdrowia. Może być tak, że trzeba zupełnie inaczej Państwa poleczyć. Albo stosować nie tylko zioła, ale leki syntetyczne. Także pamiętajcie o tym, że od leczenia jest lekarz i to ten lekarz, który jest z Wami twarzą w twarz. Nie przez ekran. On musi mieć z Wami interakcję. Wtedy dopiero będzie Państwu jest w stanie dobrze pomóc. Idźmy dalej. Czy można stosować schemat przez Pana doktora, może być stosowany u dzieci starszych około 8 lat? Można zastosować, tylko oczywiście trzeba dawkę nieco zmniejszyć. Proszę o odpowiedź na temat metanowo odmiany, silne bóle brzucha. I to dobra, proszę Państwa, proszę pamiętajcie, zastosujcie tą regulację. To, co tutaj zastosowałem Państwu, co pokazałem, ma uregulować pracę przewodu pokarmowego. Ja wiem, że znajdziecie Państwo w internecie, w sieci mnóstwo różnych metod terapeutycznych, które są stosowane w chorobie układu pokarmowego, ale prostota jest czasami najlepsza. No, to są metody sprawdzone. To są coś, co my stosujemy lata, co jeszcze stosował ojciec Grzegorz Sroka. No więc spróbujcie od tego, jak nie będzie efektu, spróbujcie innych metod, ale może się okazać, że nie będzie potrzeba szukać za daleko. Najciemniej jest pod latarnią. Dobrze, proszę o odpowiedź na temat, to już było. Aha, zaparcia. Ja myślę, że tutaj do Pani Marzeny pytanie. Ja myślę, że warto byłoby jednak porozmawiać chociażby telefonicznie, żeby coś tu więcej można było dopytać Panią o szczegóły Pani schorzenia. Czy live będzie zapisany? Tak będzie. Czy poleca Pan mieszanki z piołunu w rotyczu goździków? Nie specjalnie polecam, bo piołun jest substancją silnie działającą. Pan ten ma zarówno piołun, jak i wrotycz mają, proszę Państwa, tujon. Oczywiście, no tu na przykład mogą być działania niepożądane. Zwłaszcza jak zrobimy na przykład z tego nalewki alkoholowej, za dużo tego spożyjemy. To mogą być problemy nawet takie poważne, więc piołun w niewielkiej ilości tak. Wrotycz niestety jest, że tak powiem, nacenzurowanym. Ja uważam osobiście, że niewielkie ilości wrotyczu nikomu nie zaszkodzą, ale krótko i niewielkie ilości i raczej w naparze wodnym, a nie w alkoholowym. Niemniej jednak osobiście muszę się tego wystrzegać, bo jest zakaz stosowania tego wrotyczu. Goździki jak najbardziej ok. Dobrze, gastrobonisan plus gastrobonisol bardzo pomógł, polecam. Faktycznie to jest zestawienie, które ja też często stosuję u pacjentów i one są bardzo, bardzo pomocne. Tak, czyli te zioła, co Pan doktor tu poleca, to nie kupimy gotowych. Są te gotowe receptury, są w aptekach i sklepach zielarskich. Bardziej w sklepach zielarskich. Przy SIBO Pani Zielarskiego mówiła, żeby
nie pić. Nie wiem, czego nie pić, bo to. Dobra. Co tu mamy dalej? Co można wziąć przed tomografią komputerową 5 miesięcy temu? Miałam robić, co można wziąć, ale przed, nie wiem, chodzi. Nic, no, choć, ha, wiem. Pewnie chodzi o to, że ktoś ma robioną tomografię komputerową, żeby na jamę brzuszną i chodzi o odgazowanie pacjenta. No tutaj już trzeba, ja sugeruję jednak są środki chemiczne w takiej sytuacji, bo ja myślę, że o to chodzi, bo nie jestem pewien, czy pani Krystynie właśnie o to chodzi. A SIBO to też stan zapalny jelita. Tak, w skrócie. Spróbujcie Państwo naprawdę karmić nasze prozdrowotne bakterie. Jest tak, żebyście Państwo tym mieli świadomość. Bakterie, które firmy Qtest, jest taka rodzina bakterii, firmy Qtest, które odpowiadają za naszą, często jak mamy przewagę firmy Qtest w jelitach, to szybciej tyjemy, są karmione fast foodami i słodyczami. Jeżeli stosujemy cukry proste, to będziemy rozwijać w swoim organizmie firmy Qtest. Jak damy błonnik z nasion owsa, babki jajowatej czy babki płośnik, to będziemy karmić bakterie, które są bakterie bakteroides, które są z tej grupy bakterii prozdrowotnych. Więc pamiętajcie, to nie tak, że wybija się jakieś tam bakterie, a tamte się nie wybija. Po prostu musimy dać odpowiedni pokarm tym bakteriom. Odpowiedni pokarm, który ten efekt dobry da. No oczywiście możecie też Państwo odwołać się do probiotyków i tutaj te stosować. To też jest taka opcja, ale ja już po prostu nie będę wchodził w probiotyki, bo miało być o temat ziół. Czy planuje Pan webinar na temat oczyszczania wątroby? No właśnie, co to znaczy oczyszczanie wątroby? Bo dla mnie to jest takie sformułowanie. Wątroba jako narząd służy do detoksykacji organizmu. Jako jeden z najważniejszych organów detoksykujących. W wątrobie dochodzi do zmiany substancji nierozpuszczalnych w wodzie, w substancje w wodzie rozpuszczalnej i eliminacji ich przez nerki. Więc to jest takie sformułowanie, które pojawia się często w internecie, a tak naprawdę to nie wiem, o co chodzi w tym oczyszczaniu wątroby. Być może, że zrobimy taki webinar na temat detoksykacji organizmu całego. To możemy zrobić, ale to chyba o to pani chodzi. Dziękuję za odpowiedź. Czy na sporadyczną zgagę soda wystarczy? Na sporadyczną zgagę to ja sugeruję tą recepturę. Tą tutaj, którą teraz podkreślam, mam nadzieję, że widoczny jest mój kursor, czyli Boże Drzewko, Mniszek, Ostropes, Krwawnik, Dziurawiec Mięta. To na sporadyczną zgagę, 2-3 łyżeczki na pół szklanki wody, ciach, 5 minut, no do 10 powinien być spokój. Dobrze. Co jest bezpieczne w zaparciach i IBS w ciąży? No to jest, pani, to jest problem, bo w ciąży to wszystko przeciwwskazane jest. Natomiast ja bym tutaj sugerował pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli ma bardzo szerokie spektrum działania. Można go na przykład zrobić w ten sposób, żeby go zalać wodą, dwie łyżeczki, czubatę, zalać wodą, zostawić na noc, zamieszać na drugi dzień rano albo blenderem i wypić sobie. I zrobić następne. I wieczorem zrobić taką porcję. Proszę tak spróbować. Jest szansa, że Pani się pozbędzie dolegliwości. Jakie zioła na obniżenie apetytu, zwłaszcza na słodkie? No, są takie. Będę miał wystąpienie dotyczące nadwagi i otyłości. I tam Państwu o tym powiem. Dobrze. Jak to jest z tymi ziołami? Czy dzieci mogą pić zioła czy nie, bo większość pisze, że od 12 roku życia był to webinar o anginach, odporności. Proszę Państwa, to jest tak, że rzeczywiście są takie komunikaty, zwłaszcza przez Europejską Agencję Leków, że na przykład kminek i koperek od 18 roku życia, no jakaś paranoja zupełna. To są komunikaty, które nas mają odstręczyć od stosowania ziół.
zioła, tradycja ziołolecznictwa mówi o tym, że to bezpieczne surowce, rzadko mają działania niepożądane i ja stosuję, absolutnie nie stosuję takiej tutaj gradacji. Na przykład miodu w pierwszym roku życia nie zalecam. Ta mieszanka ziołowa tutaj na fazie biegunkową, ona jest stosowana, ona może być stosowana, zalecam nawet w jednej książce farmako, tej fitoterapia, sprzedana przez ośrodek naukowy wrocławski, fitoterapii leki roślinne. Profesor Niedworek tam jest jednym z autorów. No wręcz zaleca się tą mieszankę ziołową w przypadku osób, które karmią piersią. Oczywiście wszystkim się pytajcie lekarza, ale te napisy, które tam gdzieś funkcjonują, w wielu przypadkach w ogóle nie są uzasadnione, ale są wymuszone przez nierozsądne, uważam, takie jest moje zdanie przynajmniej, działania urzędników, którzy po prostu zmuszają do takich zapisów. Także ja nie, tutaj bardzo rzadko wiek, przynajmniej w mojej terapii, ma wpływ na to, czy stosuję to, czy tamto. W jednostkowych przypadkach unikam pewnych surowców, ale w jednostkowych przypadkach, na przykład koniczyna łąkowa, było pytanie o kwiat koniczyny łąkowej, to nie jest dla dzieci surowiec. To jest surowiec dla pań w okresie klimakterium. Co do nieżytu nosa, a to chodziło o nieżyt nosa, być może, że chodziło o anginy, to chodziło o olejek eteryczny. Olejek eteryczny, na przykład miętowy, nie powinien być stosowany u małych dzieci do 7 roku życia w ogóle. A generalnie olejki eteryczne, zwłaszcza takie no, w miarę stężone, trzeba bardzo ostrożnie w postaci aerozoli stosować u dzieci. One są silnie działające. Co przy stłuszczeniu wątroby? No, redukcja masy ciała przede wszystkim, ale też takie substancje, na przykład jak kurkuma. Może być tutaj bardzo, bardzo korzystne działać. Czy preparaty na bazie karczocha, silimaryny, to tak, tutaj jak najbardziej przy stłuszczonej wątrobie, ale trzeba przede wszystkim popatrzeć, jaka jest przyczyna stłuszczenia wątroby. Często jest to właśnie otyłość. Jaką wodę najlepiej zalewać siemię lniane? Zimną. Zimną. Jak się ma kuracja grzybami? Na problemy jelitowe, kuracja grzybami. Nie wiem, jakie kuracje grzybami pani mówi, ale na przykład ja stosuję, z grzybów stosujemy czarną hubę, zwykle w przypadku nowotworowych, ale też w przypadku łuszczycy i tu nie mam żadnych obiekcji co do tego. A też tam borowiki stosujemy jako źródło selenu, naturalne źródło selenu. Znakomicie też w różnych substancjach, czy tarczyca, czy nowotwory. Więc normalnie można stosować. Oczywiście, gdy będziemy stosować grzyby, takie na przykład jak w zupie grzybowej, no to możemy mieć problemy ze wzdęciami. One mogą czasami wywołać wzdęcia. No i to wtedy trzeba inaczej. Ale to, bo nie wiem dokładnie o co chodzi, ale tak staram się odgadnąć intencję autora. Dziękuję za odpowiedź. Akurat mam gastrobonisol i brałam go, czułam się źle, miałem refluks, ziół nie zapamiętałam, ale poszukam. Ten preparat, o którym pani tu pisze, jest stosowany na refluks, ale nie w fazie ostrej. Tam ja mówiłem w przypadku tej mojego wystąpienia o refluksie. Wpierw musimy zgasić pożar, czyli dać zioła przeciwzapalne, które zahamują proces zapalny. Lukrecja, rumianek, prawoślas, babka lancetowata, nagietek. A potem dopiero stosować zioła o działaniu poprawiającym trawienie, na przykład ta, o której pani tu wspomniała, w tych kroplach. Witam. Od roku czasami cierpię na uporczywe odbijanie, ogromne wzdęcia, badania niczego nie wykazały. Jakie zioła? No to prawdopodobnie, droga pani, jest dla pani receptura, ten schemat działania, bo chyba pani ma IBS. Ale to moje takie domniemanie, niemniej jednak wygląda na to. Co może być SIBO? U nas to wyszło w tym objawach, co pani pisze, trzeba prywatnie zrobić testy wodorowo-metanonu. No tano to już taka jedna pani, drugiej pani tutaj zaleca. Jak najbardziej można sobie tą diagnostykę. Ja zachęcam państwa do tego, abyście państwo korzystali z lekarzy, którzy wam tutaj pokierują co do tej diagnostyki. Detoksykacja organizmu to świetny temat na webinar. Tak, zrobię taki webinar.
Dzień dobry, jakie zioła można pić na owrodzenie jelita grubego? Proszę Panią, no tutaj jest szerokie spektrum działania, tu trzeba też popatrzeć, bo jeżeli ma Pani wrzodziejące zapalenie jelita grubego, no to jest bardzo poważne schorzenie i tutaj stosuje się działanie przeciwzapalnym i one się świetnie sprawdzają. Ta mieszanka ziołowa, o której Pani mówiłem, jest w leczeniu choroby wrzodowej w fazie ostrej. Można ją stosować, ewentualnie w refluksie w fazie ostrej, czyli lukrecja, rumianek, babka lancetowata, nagietek i to są takie dobre połączenia. Ale to już wymaga naprawdę indywidualnego działania, to proszę być pod kontrolą lekarza, bo tam jeszcze trzeba piwonie zastosować, ale to już wymaga więcej informacji. Przepraszam, spóźniłem się, czy będzie można później obejrzeć? Będzie można później obejrzeć. Dobra, tutaj czym oczyścić jelita? Czym oczyścić jelita? Nie wiem w jakim sensie, ale preparaty błonnikowe generalnie mogą tutaj być dla Pani pozytywny efekt, może Pani mieć. Dzień dobry, czy ta środkowa receptura jest dostępna jako gotowa mieszanka gdzieś w sklepach ziołowych? Tak, jest taka mieszanka ziołowa dostępna. Tu padła nazwa tego preparatu, ale nie będę tego powtarzał, bo nie mogę używać w tych wystąpieniach nazw leków, ale jest dostępna jako lek roślinny. Drugie, nie pamiętam, czy tak się pisze. Ktoś tutaj się odpowiada drugiej osobie. Dziękuję bardzo, przekazuję informacje. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dobra, dobrnęliśmy, proszę Państwa, chyba do końca, nie wiem, do czasu nam zajęło. No, ponad godzinę to wszystko trwało. Proszę Państwa, dziękuję za bardzo aktywne uczestnictwo, bo Państwo bardzo aktywnie uczestniczyli. Jeszcze raz Państwa zachęcam do tego, żebyście się uczyli ziołolecznictwa. Te dwie książki nam w tym pomogą. Natomiast pamiętajcie Państwo, naprawdę nie jest ciężko, nie jest trudne leczenie. Leczenie przewodu pokarmowego nie wymaga ogromnej wiedzy fitoterapeutycznej. Niewielka grupa surowców zielarskich, do 10, jesteście w stanie Państwo nimi zadziałać i uzyskać bardzo pozytywny efekt. I tutaj jeszcze coś przyszło, zaraz, bo tam jakieś pytanie. Czy Bonimet prowadzi, momencik. Czy prowadzi badania, sekundkę, tutaj uciekają te, sekundę, bo tutaj mam, o wiele pytań przyszło znowu. Czy prowadzi badania nad, z tymi surowcami? No niestety nie, niestety nie. Co tu jeszcze, co można... Co ma Pan, czy można fitoterapii praktycznej z pacjentami? Jakie jest Pana zdanie? No nie stosowałem tych surowców, także nie potrafię Panu powiedzieć o moich od tych ja. To, co ja Państwu tutaj mówię i pokazuję, to są te substancje, które my stosujemy, czy ja stosuję, czy moi koledzy, czy też stosowaliśmy jeszcze za czasów ojca Grzegorza. Natomiast jest oczywiście mnóstwo, być może nawet lepiej działających środowców zielarskich, tylko ja o tym nie wiem. No ja jestem praktykiem, no, ludzie przychodzą z problemem praktycznym, ja mam być skuteczny. I mam dużo opory do nowości, to może zabrzmi niezbyt dobrze dla Państwa, ale zrozumcie Państwo, że jak ktoś do mnie przychodzi i cierpi, a często jest tak, że do mnie trafiają pacjenci już po długim, nieskutecznym leczeniu, to ja muszę wykonać taką terapię zastosować, która będzie absolutnie pewny i też w związku z tym ucieka mi wiele z tych surowców zielarskich. Oczywiście za jakiś czas dochodzą nowe rzeczy. Ja sięgam, zwłaszcza gdy nie mam możliwości, gdy mi coś nie działa, no nie, to wtedy sięgam, zaczynam szukać, poszukiwać nowych. Na przykład taka sytuacja była z zespołem policystycznych jajników, zespół policystycznych jajników, sytuacja, która występuje u kobiet bardzo, bardzo często. I zaczęliśmy szukać, co zastosować, bo w ogóle nie było surowców, nie było żadnych preparatów ziołowych, które można było zastosować. I okazuje się, że są badania i myśmy stworzyli taki produkt i używamy tutaj
preparatów ziołowych w tym schorzeniu i naprawdę są bardzo dobre efekty. Także to nie tak, że całkowicie się zamykam na nowości, ale czasami pewnych surowców po prostu nie używałem, nie mam praktyki i nie potrafię Państwu zarekomendować ani za, ani przeciw. Czy można pić zioła przybrzęczące zapewne tym w czasie leczenia wykrzy? Tak, można, można i to jest właśnie ta mieszanka ziołowa, o której Państwu mówiłem. Nie ma problemu, można to ze sobą łączyć. Leki biologiczne działają na zupełnie innym etapie, na poziomie, to jest leczenie na poziomie przeciwciał endokrynalnych wobec TNF-alfa bądź innych substancji, innych cytokin. Tutaj mamy jeszcze tylko podziękowania, ja też Państwu dziękuję. Czy można schłodzić miodne zioła? Można. A ja mam jeszcze pytanie, choruję na mukowiscydozę i często mam zaparcie, stosuję, co jeszcze, czy wskazane są enzymy, to ja myślę, że tutaj musiałbym z Panią indywidualnie porozmawiać, bo tutaj mogą być interakcje między lekami, dlatego proszę o kontakt taki już poza tym, bo no nie potrafię Pani tak, muszę mieć więcej informacji. Najlepszy test wodoru metanowy. Tutaj swoje, ktoś tam koncepcje. Dobrze, panie doktorze, wskazać, dlaczego przy stosowaniu pyłku pszczelego pojawia się dyskomfort. A, widzi pan. Dobre pytanie. Tu właśnie chciałem państwa ostrzec, bo pani zapytała, dlaczego pyłku pszczelim stosowanie pyłku pszczelego może. Jeżeli pani go stosuje pod postacią obnóży, tak sotę, łyżeczką, ciach i popija panią wodą, to może pani sobie zrobić krzywdę. Dlatego, że pyłek pszczeli, obnóża pyłku pszczelego, te kuleczki takie, one są zbudowane jak pumeks. Więc Pani takie mikropumeksiki sobie zastosuje i one przechodzą przez przewód pokarmowy, nie wchłaniają się, a mogą powodować uszkodzenie błony śluzowej żołądka, a zwłaszcza błony śluzowej jelit. Dlatego tak nie wolno stosować. Jeżeli pyłek pszczeli, to albo mikronizat, my mamy takie preparaty z pyłkiem pszczelim, propolisem, i aloesem, albo pyłkiem pszczelim i propolisem, ale on jest tam wtedy zmikronizowany, bardzo drobno rozpuszczony, tak, takie małe drobinki ma. Pierwsza forma. Druga forma, rozpuszczenie tego w wodzie. 12 godzin czeka w wodzie, rozpuchnie się, zamieszać i wtedy już nie jest pumeksikiem, tylko taką emulsją i to wtedy nie będzie prawdopodobnie Pani szkodzić. Gdzie można kupić książki? Można na stronach Bonimedu, można, no w internecie generalnie są dostępne. Te książki, dziękuję za komplementy tutaj od Państwa. Choroba Hashimoto, czy zioła leczą to skorzenie? No, stosuje się zioła, konkretnie piwonię białą w chorobie Hashimoto, dlatego że jest choroba autoimmunologiczna. Czyli autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, a takim najbardziej znanym surowcem, który się stosuje właśnie w tym schorzeniu, to jest właśnie korzeń piwonii białej. I piwonia jak najbardziej może być tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Dlatego też ja odsyłam do piwonii, do preparatów na bazie piwonii białej. Ale tam jeszcze wymaga to innych też działań, selen, tudzież jeszcze sprawy dietetyczne. To wymaga troszkę więcej informacji, ale jak najbardziej my zalecamy. Po czym to? Po spożyciu siemienia lnianego są ostre bóle. Dlaczego? No ciekawe, nie wiem dlaczego. Przyznam się, że to by trzeba było więcej coś wiedzieć na temat Pani zdrowia. No dobra, chyba się skończyło. Zdaje się. Już chyba wszystkie pytania zostały wyczerpane. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. A nie, jeszcze coś, no to dobra, to jeszcze ostatnie. Będę odnosząc się do mojego pytania. Z pyłkiem pszczelim pyłek jest przygotowany względem Pana wskazań. Stąd też zdziwi mnie taki skutek uboczny. Musiałbym z Panią chyba indywidualnie porozmawiać, jaka jest sytuacja. Być może, że jest jakaś inna jeszcze przyczyna tego typu działań niepożądanych, które Pani występuje. Po pyłku pszczelim generalnie to jest bardzo bezpieczny surowiec i bardzo działań niepożądanych ma mało. Stąd też zalecany jest na przykład w przypadku kobiet w ciąży. Ale to odsyłam Panią, jednak prosiłbym o telefon, bo to trzeba by było porozmawiać więcej na ten temat, dopytać po prostu Panią głębiej.
Dobrze, czyli mamy chyba zakończone. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za kwiatuszka i do miłego zobaczenia niebawem. Do widzenia Państwu.